Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości ma się odbyć specjalna sesja Rady Warszawy poświęcona nieprawidłowościom reprywatyzacyjnym. Przy naszym telefonie Radny Warszawy z Klubu Prawa i Sprawiedliwości Cezary Jurkiewicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czego pan się spodziewa po jutrzejszej sesji? Ach, mój Boże, spodziewam się przede wszystkim tego, że zaczniemy nareszcie merytorycznie rozmawiać. Na razie kontynent jest politycznie podzielony, ale powstaje już nowa forma jedności, choć nie widać tego na mapie. Nie tworzą jej wojownicy, tylko mnisi i misjonarze. Dla ludzi ciemnych wieków nowym cesarzem jest Jezus Chrystus. Wskazuje na to, że Platforma ma problem, żeby rozmawiać o reprywatyzacji. No ale też sprawa powiększenia Warszawy, sprawa wielkiej Warszawy, to kwestia bardzo aktualna. 496. Bazylikę w Reims w północnej Francji oświetlają tysiące świec. Związane z tym, co się wydarza wokół reprywatyzacji. Powietrze wypełnia zapach kadzidła. Biskup odmawia słowa modlitwy dziękczynnej. To jakby też wskazujemy na to, natomiast tu mamy do czynienia z realnym kłopotem. To wielki dzień dla Kościoła. Król największej potęgi europejskiej, Franców, wyrzeka się pogaństwa i przyjmuje chrzest. 3 miesiące, czyli mamy realny problem, z którego wynika, że są tam ludzie, którzy cokolwiek działają. Gdy Chlodwik klęka przed Zbawicielem, nie robi tego tylko po własnym imieniu, ale całego ludu. Że od 3 lat rządząca w Warszawie Platforma Obywatelska, od tej chwili Frankowie stają się narodem chrześcijańskim. To był wielki strategiczny ruch. Wybierając katolicyzm, Chlodwik w istocie jednoczył swój ruch. Panie redaktorze, no właśnie. Po upadku Rzymu zachodnia Europa podzieliła się na liczne małe państewka germańskich wodzów. Jednym z nich był Chlodwik. Zabił ostatniego rzymskiego namiestnika Galii i ogłosił, że prowincja jest jego. W ciągu jednego pokolenia porządek i bezpieczeństwo zniknęły. I ludzie w VI wieku ze strachem patrzyli w nadchodzące niepewne lata. Nie mieli nawet minimalnego poczucia bezpieczeństwa, które pozwoliłoby im się cieszyć życiem. Ciągłe wojny były regułą. Wojny domowe tym bardziej. Krwawe właśnie rodzinne także. Pikła vendetta. Każdy zatarg szybko przemieniał się w otwarty konflikt. W środek ognia walki trafiali nagle ludzie, którzy chcieli tylko spokojnie żyć. Niestety nie było im to dane. Muszę przyznać, że moją sympatię budzą ci, którzy chcieli się trzymać z dala od konfliktów. I jak to zwykle bywa, płacili często największą cenę. Wśród politycznych zawirowań, gdy lojalność i przyjaźń były tylko pustymi słowami, chrześcijaństwo było czynnikiem, który mógł łączyć ludzi. W czasach po upadku cesarstwa życie zwykłych ludzi stało się bardzo trudne. W efekcie chrześcijaństwo dające nadzieję choć na wieczne życie było wielką atrakcją. I tutaj musimy się zatrzymać. Radny Warszawy z Klubu Prawa i Sprawiedliwości Cezary Jurkiewicz był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Przypomnijmy, na wniosek Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości ma się odbyć specjalna sesja Rady Warszawy poświęcona nieprawidłowościom reprywatyzacyjnym. Rozmowa tak jest z Żydów. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia. Wielki chrześcijanie byli często prześladowani. Spojrzenie na wschód, czyli co się dzieje na terenach byłego Związku Sowieckiego od Azji Środkowej po kraje bałtyckie, jakie to ma znaczenie dla Polaków. Doniesienia naszych korespondentów, komentarze, przeglądy prasy, analizy. Zapraszam w każdą środę o godzinie 15.35. Maria Przełowiec. Usłyszał głos. Pod tym znakiem zwyciężysz. Gdy rzeczywiście wygrał wojnę, co uczyniło go cesarzem, przypomniał sobie sen i uznał, że Bóg chrześcijan
lockdownu zwycięstwa. Jest pierwsza. Polskie Radio 24. W ciągu paru pokoleń po nawróceniu przed mikrofonem Robert Kawka. Chrześcijaństwo. Spośród 12 osób zatrzymanych w piątek przez CBA w sprawie korupcji w elektrowni Szczecin, 3 z nich na wniosek prokuratury tymczasowo aresztowano na 3 miesiące. Wobec 9 osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Szczecinie Maciej Juświak. Tak samo podszedł do tej kwestii. Jego pogańska armia wchodziła na chrześcijańskie terytoria. Jasno widział, że droga do serc i umysłów nowych poddanych zwiedzie przez ich duszę. Podstawą była postawa procesowa. Zajmował coraz większy obszar Galilei, gdzie najważniejsi ludzie byli chrześcijanami, wśród nich księża, biskupi. Nawrócenie na ten religię dawało mu wymierną korzyść. Wsparcie tych ludzi przy umacnianiu zawartości docierających do elektrowni transportów nie była biomasą. Mimo to pracownicy odpowiedzialni za nadzór nad jakością paliwa w zamian za korzyści majątkowe potwierdzali, że ciężarówki były właściwie wypełnione. Nie przez to dochodziło do produkcji prądu z paliwa złej jakości. Na gorącym uczynku przyjęcie 50 tysięcy złotych rządzy krwi. CBA zatrzymało dyrektora do spraw energii elektrowni. Około 50 tysięcy domów w środkowo-zachodniej Francji nie ma prądu. Tylko to rezultat przejścia huraganu nad tą częścią kraju. Tymczasem w rejon Pirenejów uderzyła druga wichura. W górach ogromne zagrożenie zejściem lawin. Więcej na ten temat. Mariusz Rzeźnik. Wiatr rozwija prędkość dochodzącą do 140 km na godzinę. I przemieszcza się od wybrzeża Litanii w stronę Morza Śródziemnego. Towarzyszy mu sztormowa fala i ulewne deszcze, a w górach intensywny dopad śniegu. W Pirenejach i w Alpach wprowadzono czwarty na 5-stopniowej skali alarm zagrożenia lawinami. Tym to groźniejsze, że w górach są tłumy wczasowiczów, mówi jeden z techników dbających o trasy. A na naszym celu ustawiam takie pomarańczowo-żółte ogrodzenia, dobrze widoczne w tej śnieżno-białej mgle, pozwolą na zmniejszenie prędkości. Żandarmeria górska apeluje o niewyjeżdżanie poza utarte szlaki, ale nie ma prawa tego zakazać. Jeśli już ktoś chce, to powinien mieć odpowiedni sprzęt. Konieczny dla bezpieczeństwa jest kask. No i mamy detektor pozwalający tylko włączał ich do swojego planu na różnych prawach i zmianie. To był jego patent na sukces. A meteorolodzy przewidują wichury, ulewy i wciąż intensywne opady śniegu powyżej 1000 metrów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dekret imigracyjny Donalda Trumpa nadal nie obowiązuje. Sąd apelacyjny odrzucił wniosek amerykańskiego rządu o natychmiastowe anulowanie decyzji sędziego federalnego z Seattle, który wstrzymał wykonanie rozporządzenia. Założył z Waszyngtonu Marek Małkuski. Sędzia federalny James Robert wydał 5 orzeczenia o czasowym zawieszeniu dekretu Donalda Trumpa, wstrzymującego na 120 dni program przyjmowania uchodźców oraz na 90 dni wszelką imigrację z Iranu, Iraku, Libii, Somalii, Sudanu, Syrii i Jemenu. Rząd Stanów Zjednoczonych podporządkował się tej decyzji. 60 tysięcy wiz odebranych obcokrajowcom zostało przywróconych, a służby graniczne dostały polecenie stosowania wcześniej obowiązujących procedur. Jednocześnie Departament Sprawiedliwości złożył apelację oraz wniosek o natychmiastowe zawieszenie decyzji sędziego Roberta, argumentując, że dekret prezydenta Trumpa jest zgodny z konstytucją i że został wydany ze względu na bezpieczeństwo narodowe. Sąd apelacyjny w San Francisco odrzucił wniosek Departamentu Sprawiedliwości o natychmiastowe przywrócenie dekretu i poprosił obie strony o przedstawienie na piśmie pełnej argumentacji prawnej. Złożenie dokumentów dał czas do poniedziałku, co oznacza, że przynajmniej do tego czasu dekret Donalda Trumpa nie będzie obowiązywać. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Syryjska armia rządowa wypiera sił państwa islamskiego z zajmowanych terenów. Miał słabość do barbarzyńskich praktyki zwanej człowieka. Siły rządowe zbliżają się do Al-Bab, ostatniego miasta zajmowanego przez dżihadystów w prowincji Aleppo. Żołnierze po stronie wojsk rządowych walczą członkowie libańskiego ugrupowania Hezbollah, a natarcie wspiera rosyjska artyleria. Ważny strategicznie miasto Al-Bab atakują też od północy rebelianci wspierani przez Turcję. Podsądny musiał włożyć tam rękę. 16 godzin i 20 minut trwał uruchomiony w niedzielę najdłuższy na świecie lot pasażerski. W tym czasie Boeing 777 Qatar Airways ma pokonywać odległość ponad 14,5 tysiąca kilometrów ze stolicy Kataru do Auckland w Nowej Zelandii. W drodze powrotnej wobec przeciwnych wiatrów lot
lot będzie trwał 17 godzin i 30 minut. Próba topienia podejrzane były wrzucane do wody. Przez 10 stref czasowych. To oznaczało przyznanie się do winy. Jeśli szedł na dno, do kraju w nocy zagłużenie duże na krańcach południowych i północnych. Oczywiście raczej miejscami słabe śniegu na krańcach południowo-wschodnich również bierze udział w sądzie na ziemi. Na południu tylko trzeba pomieć czytać jego wyroki. Nam sąd Boży wydaje się okrucieństwem, ale dla ludzi w średnim wieku był czymś oczywistym, jeżeli że Bóg zawsze bierze sprawa dobra. Polskie Radio 24. Słowem wszystko w roku 511. Po pierwszej w Polskim Radio 24 była słynna, ale nie to zdecydowało o jego wielkości. Złączył barbarzyńskie plany w jeden potężny naród. Witam pana Michała Kanownika. Dzień dobry. Przełomową decyzją było związanie się z Kościołem katolickim. A będziemy rozmawiać o serwisie społecznościowym Patronite.pl, za pomocą którego można wspierać młodych twórców. I od razu mam pytanie. Po co wspierać młodych twórców? Takie może naiwne, ale tak sobie myślę, że jeśli ktoś decyduje się na bycie artystą, to gdzieś musi mieć wkalkulowane, że musi na siebie tą twórczością zarobić. Zgadzam się, ale jednocześnie musi mieć poczucie, że dociekł kogoś z tą twórczością. A najprościej dotrzeć mieć poczucie, że ktoś podziwia, docenia tą twórczość. Niestety, czasach, gdy jego armie wyszły do boju, nie mógł wiedzieć, że najgroźniejszy, choć niewidoczny wróg już wtargnął do kraju. Mają problem z przebiciem się do tego odbiorcy, żeby on po pierwsze dowiedział się, a po drugie potrafił miał narzędzie, żeby docenić, wyrazić uznanie dla tego, co ktoś uwaga, z drogi. No rozumiem, ktoś rysuje obraz, sprzedaje i to mu daje pieniądze na dalszą twórczość. O nie. Artysta powinien mieć taki komfort, że tym, co robi swoją twórczością, zarabia nie tylko na to niebezpieczna właśnie kolejne swoje inicjatywy kulturalne. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Na pewno staniesz się mężczyzną. Można sobie zadać takie... W czwartki o 20. Każdy dzień tworzy historię. Makiaweliczne pytanie. No, artysta zawód jak każdy inny. No. Każdemu innemu nikt nie daje pieniędzy po to, żeby się rozwijał. Tylko trzeba zdobywać je własnym sumptem. Dlaczego akurat artystom trzeba pomagać? Czy to jest jakiś zawód wybrany? Kawałki owoców. Znajdziesz je w Jogobelli. Szczególne znaczenie ma artysta w naszym życiu codziennym. Po pierwsze, nie są na równi artysty z tymi zawodami, bo niemalże każdego innego zawodu możemy się wyuczyć. Nie wiem, kierowcy, tokarza, możemy się wyuczyć dłużej, krócej, ale wyuczymy się. Artysta to jest ktoś, kto ma ten talent, który niestety niego nie da się wyuczyć. Jego można szlifować, a ten talent trzeba mieć w sobie, duszę artystyczną. Stąd trzeba dbać o artystów, żeby oni mieli komfort rozwijania się. Też nie oszukujmy się, to właśnie dzięki artystom, dzięki im pracy nasze codzienne życie jest trochę bardziej kolorowe. A możemy przedstawić tak pokrótce, jak wygląda sytuacja młodych twórców w naszym kraju? Kończy ktoś, no nie wiem, szkołę teatralną czy Akademię Sztuk Pięknych i jakie ma perspektywy po tych 5 latach nauki z dyplomem w kieszeni? Obawiam się, że nie są doświetlane perspektywy, zwłaszcza jeśli patrzymy na aspekt ekonomiczny. Bo oczywiście, jeśli chodzi o możliwości spełnienia się artystycznego, pewnie każdy artysta będzie miał możliwości, że tylko finanse mu na to pozwalają, żeby mieć taką komfort, swobodę funkcjonowania i życia. Natomiast niewątpliwie mamy problem w Polsce, i to od bardzo wielu lat, znalezienia finansowania dla młodych artystów, szczególnie właśnie z niszowych dziedzin sztuki. Bo ile aktor ma dosyć duże jednak spektrum możliwości, to teatr, telewizja, reklamy, to nie sztuka co prawda, ale jednak daje możliwości zarabienia pieniędzy. Natomiast malarze, rzeźbiarze, muzycy, szczególnie muzyki dawnej na przykład, czy filharmonicznej, no nie mają takiej szerokiego spektrum możliwości, gdzie mogą realizować się, zwłaszcza komercyjnie. Ale może właśnie jest tak, jak kiedyś się mówiło, że najlepszy poeta to poeta głodny. Że może artysta musi mieć te ciężkie warunki i wtedy lepiej tworzy.
Panie dyrektor, kiedyś w tej jednej z debat oprawiał Dolskim padł taki przykład od jednego z uczestników, że kiedy dawno w średniowieczu, kiedy bardziej chodzili po karczmach, wchodzi do karczmy, zaczyna grać coś. I wtedy były dwie opcje taką historii dalszej. Jeżeli się spodobało to, co grali, no dostawali napitek, strawę, mogli się przymocować ewentualnie w tej karczmie. Jeśli nie spodobało się, to byli... No, w najlepszym przypadku wyrzucanie z tej karczmy na drzwi, szukali sobie nowego miejsca. No, myślę, że nie ma sensu wracać do tych czasów w takim dosłownym znaczeniu. Natomiast coś w tym jest, że faktycznie żyjemy w czasach, kiedy lubimy wiedzieć, co ten artysta ma do zaoferowania nam. I jak poznamy go, jego twórczość, jego możliwości, jego talent, to chcemy zdecydować, czy go wspieramy, czy kupimy jego płytę, czy kupimy jego obraz, czy w inny sposób wspieramy przez portal Patronite jego działalność artystyczną. No właśnie, bo artystów możemy wspierać kupując płyty, kupując książki, chodząc do teatru na wystawy, ale XXI wiek daje nam, że tak powiem, szerokie spektrum możliwości. I teraz wspomniał już pan o tym serwisie Patronite. Co to jest za serwis? Jest to nowoczesna formuła umożliwienia każdemu z nas, każdemu Kowalskiemu przysłowemu zostania mecenasem kultury tak naprawdę. Jest to portal, gdzie młodzi artyści, nie tylko młodzi, ale generalnie artyści wszelkiej dziedziny sztuki mogą się zarejestrować, pokazać, co robią, czym tworzą, czym zajmują się na co dzień, jeśli chodzi o artyzm, wskazać jakieś cele, które mają osiągnięcie w najbliższych czasach, wydanie płyty, wydanie kolejnego albumu, namalowanie obrazu czy sztuki jakiejś. Ludzie, którzy się rejestrują jako znowu potencjalni mecenasi, wybierają artystów, których uważają, że warto wesprzeć, są ciekawi przyszłościowi dla nich. Deklarują co miesięczną wpłatę określone kwoty pieniędzy na konto danego artysty. Na konkretnego, tak? Nie na, ale na dla artysty, czy na konkretne dzieło? Nie. Właśnie, to jest ważna informacja. To nie jest taki serwis crowdfundingowy, gdzie zbieramy na konkretny projekt. Jak zbieramy 10 tysięcy złotych, to kończy się ten zbiórka. Nie, to jest serwis, który zbiera na artystę poszczególnego i w sposób regularny, stały, a nie projektowy. Czyli to nie zbieramy na kolejną płytę, tylko zbieramy na to, żeby artysta mógł swobodnie sobie działać, pracować, tworzyć. Czyli, tak jak to rozumiem, stajemy się fundatorami stypendiów dla artystów. Pozwalamy im na jakąś chwilę oddechu finansowego, żeby mogli tworzyć. Tylko teraz od razu rodzi się u mnie takie pytanie, czy płacąc pieniądze mogę wymagać czegoś od tego artysty, że powiedzmy, jest malarz i ja bym chciała, żeby on bardziej poszedł w pastele, a nie w abstrakcję. Czy mamy wpływ na to, co dzięki naszym środkom finansowym co miesiąc regularnie wpłacanych powstanie? Po pierwsze, wracając do początku pani wypowiedzi, wolę używać określenia, że każdy może być tym mecenasem tego artysty, a nie jakimś tam fundatorem gra, no bo to fundator to brzmi zawsze tak trochę... Czy nie jesteśmy sponsorami? Nie, jesteśmy mecenasami tego artysty. Ładniej brzmi. To mają ładnie brzmi poważnie i myślę, że też staramy się tak wykrywać taką modę w polskim społeczeństwie na właśnie bycie mecenasem kultury. A wracając do pani pytania, absolutnie nie. Znaczy ja uważam, że niezależnie od tego, czy jest jego mecenas, sponsor, patron, jakkolwiek byśmy nazwali tej instytucji, to wpływanie na artystę zabija tego artystę. Znaczy my po to tworzymy pewne narzędzia do finansowania grantów, czy właśnie mecenasów dla kultury, dla artystów, żeby oni mieli poczucie swobody, takiej wolności twórczej, żeby nie musieli właśnie patrzeć, czy dany obraz sprzedał się na rynku, to musi być bardziej pastelowy, czy bardziej czerwony, na przykład w odcinie. Absolutnie nie mam żadnego wpływu na to, co artysta robi. Artysta oczywiście, żeby zachęcić nas do wsparcia swojej osoby, pokazuje w jakim kierunku, co tworzy, czy nam się to podoba, czy nie. My testujemy, czy ta twórczość tego artysty nam się podoba i czy ona według nas warta jest wsparcia. Ale czy potem możemy kontrolować, co artysta zrobił z tymi pieniędzmi, jak on je spożytkował, co dzięki temu powstało? Każdy artysta deklaruje oczywiście za określoną pułapę wsparcia, określone nie służyć świadczenia, ale pewne podziękowania dla mecenasów. I oczywiście tam są też elementy takie, że w przypadku stworzenia pewnych dzieł, artysta przekazuje, nie wiem,
w pierwszeństwie, czy w formie jakiejś takiej karty prapremiery dla tych mecenasów, dostęp do jakichś, czy książki, czy zdjęcia, czy muzyki, żeby wyróżniony, żeby dopełnił tylko to, że mam wewnętrzne poczucie, że jestem lepszy, bo wspieram kulturę, a także, żebym miał takie namacalne poczucie, że mam coś z tego, gdzie mecenasem tej kultury. Oczywiście może mieć po części poczucie, że ten artysta zamiedzieli się tym, co robi i też oczekuje niewątpliwie na odzew. Babilon pozostał gospodarczym sercem imperium. Perski dwór spędzał tam zimę. W czasach Dariusza III w 336 roku przed naszą erą nieudolna władza oraz liczne rebelie podkopywały potęgę perskiego imperium. 5 lat później 50-letni Dariusz musiał bronić Babilonu przed 22-letnim królem Macedończyków, Aleksandrem Wielkim. Perski władca zaoferował mu zachodnią połowę imperium oraz córkę. Aleksander odrzekł: połowa mi nie wystarcza, chcę wszystko. Stawka była wysoka. Utrata Babilonu oznaczałaby koniec Imperium Persów. Gdyby Persowie stracili Mezopotamię, droga na Wyżynę Irańską stałaby otworem przed Aleksandrem. Dariusz musiał bronić Babilonu. Persowie musieli zwyciężyć. Październik 331 roku przed naszą erą. Dariusz i Aleksander stoją naprzeciw siebie pod Gaugamelą w północnej Mezopotamii. Dariusz jest pewny swego. To Persowie wybrali miejsce bitwy. Według greckich historyków nawet je przygotowali. To była szeroka dolina, wprost idealna do wykorzystania rytwanów. Tajną bronią Dariusza był nowy rytwan. Miał mu zapewnić zwycięstwo. To były ciężkie rytwany z przymocowanymi do kół ostrzami. Miały rozrywać linie piechoty i wywoływać chaos w szeregach wroga, prowadząc do jego ostatecznej porażki. Jednak Dariusz nie docenił Aleksandra. Macedończyk też miał asa w rękę. Piechota Aleksandra już od jakiegoś czasu ćwiczyła walkę z rytwanami. Kiedy Persowie uderzyli, Macedończycy po prostu się rozstąpili. Rytwany pojechały dalej, a żołnierze Aleksandra zaatakowali od tyłu, wycinając załogi włóczniami i toporami. To często stosowany manewr, atak na wroga od tyłu. Po prawie całym dniu walk Dariusz uciekł z pola bitwy. Aleksander zajął Babilonię. Snuł wobec niego wielkie plany. Babilonia miała być centrum jego nowego imperium. Rozpoczął nawet pewne projekty budowlane. Wysłał flotę na Morze Czerwone. Zaczął wznosić stocznie i porty nad Tygrysem i Eufratem oraz nad Zatoką Perską, by miasta w głębi Iraku stały się łatwiej dostępne. Aleksander nie zrealizował swoich planów. W czerwcu 323 roku przed naszą erą w pałacu Nabuchodonozora w Babilonie dostał gorączki i zmarł. Przyczyny jego śmierci pozostają nieznane. Po śmierci Aleksandra imperium zostało podzielone między jego generałów. Ciekawostki. Pochodzi do ciekawostki. W kontekście musi być.
zobacz. Sukces. A po co takie głupoty? Co za dziad wymyśla takie głupoty? Tak. Paradoksy. Jesteśmy świadkami spektakularnych zjawisk na niebie. Jednak żadnego z nich nie można porównać z cudami widocznymi tej nocy. Naoczni świadkowie z różnych kontynentów donoszą, że widzieli dziwne światła spływające z nieba. Liczba filmów na ten temat, symboli religijnych, a nawet objawień wciąż rośnie. Zgłoszono nawiedzenia w miastach i wsiach na całym świecie.
Przedstawiciele rządów starają się je wyjaśnić. Jasnowidze i wizjonerzy, którzy przewidywali nastąpienie tego typu wydarzeń, nie czekają, sami proponują odpowiedzi. Mówią, że powinniśmy witać tych gości z otwartymi rękami, gdyż są tutaj, by nam pomóc przejść do nowej ery pokoju i światowej jedności. Może to dziwne i niezwykłe, ale jak dotychczas żaden rząd nie zaproponował innego wyjaśnienia. Za chwilę w programie wywiad z mężczyzną, który twierdzi, że od 1995 roku odwiedzają go anioły światłości. Te rzekome anioły zapowiadały szybkie nadejście tej nowej ery. Przyjaciele, chciałbym zabrać wam chwilę, by opowiedzieć o bardzo interesujących wydarzeniach, jakie ostatnio mną poruszyły. O wydarzeniach, które mają głębokie znaczenie prorocze. Poświęćmy trochę czasu, by przyjrzeć się pewnemu wyjątkowemu przesłaniu, właśnie zamieszczonemu w internecie. Jest to szczególne przesłanie od papieża Franciszka do zgromadzenia kaznodziejów charyzmatycznych i zielonoświątkowych. To apel wołający o zjednoczenie, czy też raczej połączenie się na nowo z Kościołem rzymskokatolickim. A co szlachetne? To zaproszenie, aby stać się jednym. Uważam, że ma to wielkie znaczenie. Nie jesteśmy w stanie teraz pokazać całego filmu, lecz umieściliśmy go na naszej stronie Amazing Facts. Ja jednak planuję pokazać wam pewne wyjątkowe momenty i wskazać ważne miejsca, które mogą przyczynić waszą uwagę. Przejdźmy teraz do filmu. Mają miejsce na Ziemi. Są niewytłumaczalne, a jednak miliony wierzących mnie na tę konferencję w duchu Eliasza. Ostatnie objawienia Maryi zgłoszono prawie pozwólcie, kraju. Że wyjaśnię. Czy są one jeśli prawdziwe? Przyjrzycie się uważnie, duch Eliasza spoczywał na Janie, aby zwrócić pewne serca synów ku ojcom. Maryi dziewicy przyciągają. Przerwijmy tutaj. Z każdego zakątka świata. Za chwilę usłyszymy osobisty apel papieża Franciszka. Jednak dla mnie istotniejszym jest to, kim jest ów biskup Tony Palmer. Bardzo barwna postać. Wydaje się mieć osobisty związek z papieżem oraz być jego wysłannikiem. Jest kimś w rodzaju mediatora. Nie jest formalnie katolikiem, lecz anglikaninem. Jego własna posługa koncentruje się szczególnie na wprowadzaniu jedności między kościołami. Nie ma znaczenia, że pojawia się na tym zgromadzeniu jako charyzmatyk, ale robi wszystko, by zbliżyć do siebie kościoły. Ewenementem jest przedstawienie siebie jako proroka Eliasza, przychodzącego z wieścią o przeprowadzeniu z powrotem dzieci do ojców, a ojców do dzieci. To poselstwo jedności. Uznaje ono za marginalne znaczenie różnic doktrynalnych. Możecie posłuchać i zobaczymy, jak to odbierać. I żeby zwrócić serca ojców ku synom, żeby przygotować drogę dla Pana. I wiemy, że proroctwo zawsze ma podwójne wypełnienie. I wiemy, że Eliasz pojawi się też przy powtórnym powrocie Jezusa. Zrozumiałem, że duch Eliasza to duch pojednania. Aby zwrócić serca do siebie nawzajem. To jest bardzo ważne. Wiemy, że przez pierwsze 1000 lat był jeden kościół, kościół katolicki powszechny. Katolicki oznacza powszechny, a nie rzymski. Podnieś rękę, jeżeli narodziłeś się na nowo i jesteś katolikiem. Jasnowidze przyznają, że królowa nieba swoją. Nie chciałbym wywołać szumu, ale taka jest prawda. Słowo katolicki formalnie oznacza powszechne. Jednak to, co tu widzieliście, skupia się na przemyślanej korzyści. Różnice między katolikami a protestantami mają zostać przełamane. Odbierz, co należy do ciebie. Jesteśmy katolikami. Potem nastąpił podział pod koniec pierwszego tysiąclecia, kościół prawosławny, wschód, zachód, dwa kościoły. 500 lat później mamy protest Lutra i trzy kościoły. Trzy denominacje, nie trzy kościoły. I od czasów protestu Lutra 53 tysiące denominacji. Poza sześcioma wizjonerami, którzy widzicie, co się dzieje? Jego odwołanie się do protestu Lutra, rzeczywistości ruchu protestanckiego czy protestanckiej reformacji, to określenie owego protestu mianem czegoś w rodzaju rebelii czy protestu jednego powątpiewającego mnicha. Ale tak naprawdę był to ruch opierający się na mnóstwie różnic teologicznych. Popatrzmy dalej. Zrozumiałem, że różnorodność pochodzi od Boga, ale
podział jest czymś diabelskim. Nie wiem, czy zauważyliście, ale jest to bardzo znaczące i kłopotliwe. Różnorodność jest cudowna i pochodzi od Boga, ale podział od szatana? Widzicie, to po części nieprawda. Nie zawsze podział pochodzi od diabła. Biblia mówi, że Słowo Boże dzieli. Jest ostrzejsze niż jakikolwiek obosieczny miecz. Jezus powiedział, nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Paweł mówi, musimy wyjść i oddzielić. I kiedy apostołowie w swoich czasach stawali po stronie prawdy, pojawiał się podział pomiędzy nimi a wielkim kościołem. Podobnie, kiedy w ostatnich dniach opowiemy się po stronie prawdy, zostaniemy okrzyknięci nie tylko tymi, którzy wprowadzają podziały, ale również posłańcami diabła. Zgadzam się z tym, co było mówione na temat chwały. Chwała, którą miał Ojciec i przekazał ją Jezusowi. Chwała, czyli obecność Boża. Czym jest odnowa charyzmatyczna? To wtedy, kiedy doświadczamy Bożej obecności, a On powiedział, daje im chwałę dla bardzo praktycznego celu, aby byli jedno. Bo to chwała sprawia, że jesteśmy razem, że trzymamy się razem, a nie doktryny. Powiedział on, to chwała spaja nas razem, a nie doktryna. Nie wiem, czy wspomniałem wcześniej, że biskup Tony Palmer jest również charyzmatykiem. Mówi językami i popiera ten ruch. A sam ruch charyzmatyczny jest zjawiskiem bardzo interesującym. Tak naprawdę jest to forma spirytualizmu, jaki wchodzi do kościoła chrześcijańskiego. Kładzie on większy nacisk na ducha niż doktrynę. I jeszcze jedna rzecz, jaką powinienem się podzielić w chwili, gdy mówimy o tym, kim jest Tony Palmer. Powiedział on zebranym, kiedy moja żona zobaczyła, że może być katoliczką i charyzmatyczką, i ewangeliczką, i zielonoświątkowcem, i będzie to z pewnością akceptowane w kościele katolickim, powiedziała, że chciałaby na nowo połączyć swoje korzenie z kulturą katolicką. I tak zrobiła. Nie ma wątpliwości co do tego, jaki jest jego cel, skoro powiedział, że jego żona, wierząc w to, co wierzy i będąc tym, kim jest, łączy się z kulturą katolicką. To jest cel, kiedy wszyscy w obrębie świata chrześcijańskiego łączą się w kulturze katolickiej, czy też poprzez jej uznanie. Jeżeli zaakceptujesz, że Chrystus żyje we mnie, że jest we mnie Boża obecność i że obecność Boża jest w Tobie, tylko tego potrzebujemy, a Pan poradzi sobie ze wszystkimi doktrynami, które Mu pokażemy. Nie martwcie się o doktrynę. Przeklnijmy wszelką doktrynę, gdy pójdziemy do nieba. Kochajmy się nawzajem. Jednak doktryny są bardzo ważne. Jezus powiedział, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Skoro Jezus wygłosił kazanie na górze, a ludzie byli zdumieni Jego doktryną, więc co mamy robić? Wyeliminować kazanie na górze? Dlatego, że powinniśmy kochać się nawzajem? A doktrynę odsuńmy na później? To jest jak mantra, możecie to usłyszeć ciągle i ciągle na nowo. Dlatego chrześcijańska jedność jest podstawą naszej wiarygodności, bo Jezus powiedział, że dopóki nie będą jednym, to świat nie uwierzy. Świat nie uwierzy, dopóki nie będziemy jedni. Podział niszczy naszą wiarygodność. I to strach trzyma nas w rozdzieleniu. Angielskie słowo strach, czyli fear, możemy rozwinąć jako akronim. Fałszywe dowody wyglądają na prawdziwe. Większość twojego strachu opiera się na propagandzie. To, co tu naprawdę słyszymy, oznacza faktycznie nauki protestanckiej reformacji, to propaganda, która wywołuje strach. I to jest złe. Nie obawiajcie się tej propagandy. Dlaczego jest to związane z historią? Bo w 1999 roku Kościół Rzymskokatolicki i Kościół Protestancki Luterański podpisały dokument, który zakończył protest. Luther wierzył, że jesteśmy zbawieni łaską przez wiarę. Tylko. Amen. Mała poprawka. Nie tylko Luther w to wierzył. To były dziesiątki tysięcy poświęconych chrześcijan, jakie pragnęły wrócić do Biblii. Wierzył w to Hus, wierzył Wycliffe, wierzył Tyndall, wierzyli wszyscy wielcy reformatorzy. To nie był wyłącznie Luther. Ale to nie wszystko. Kościół katolicki wierzył, że jesteśmy zbawieni dzięki uczynkom. I protest dotyczył właśnie tego. W roku 1999 stworzono następujący dokument. W kościele protestanckim mamy dużo takiej taniej łaski. Ludzie rodzą się na nowo, ale nie ma żadnego owocu w ich życiu. I skoro nie oczekujemy owocu,
no to nie był on ważny, nie wiązać go ze zbawieniem. Więc te dwa kościoły złożyły obie definicje. I teraz przeczytam fragment z oficjalnej strony internetowej Watykanu. Usprawiedliwienie oznacza, że Chrystus sam jest naszą sprawiedliwością, której mamy udział w Duchu Świętym dzięki woli Ojca, zgodnie z wolą Ojca. I teraz my, katolicy i protestanci, luteranie, wierzymy i wyznajemy, że przez łaskę, tylko dzięki łasce, przez wiarę w zbawcze dzieło Chrystusa, a nie ze względu na jakikolwiek wysiłek po naszej stronie, jesteśmy przyjęci przez Boga, przyjmujemy Ducha Świętego, który odnawia nasze serca i wyposaża nas i powołuje do dobrych czynów. Może to brzmieć tak, jakoby tak właśnie wyglądał proces Lutera. Luter nie protestował przeciwko jednej nauce. Na drzwiach kościoła w Wittenberdze przybił listy 95 tez, jakich dotyczy protest. To jest odniesienie do jednego tematu, ale to przecież nie dotyczyło tylko jednego tematu. Jak zauważacie, w języku, jakiego użyto, nie wypowiedziano się dość jasno, lecz ostrożnie. Katolicy poszukiwali sformułowania, które pomogłoby im porzucić to, w co wcześniej wierzyli, zamiast przyznać, że było coś nie tak z ich doktrynami. Ale nie skupiajcie się na tym specjalnie. Jednak nie wygląda to tak, jak to tutaj przedstawiono. Nie mogą być także przecenione pozytywne rezultaty. To zakończyło protest Lutra. Wiele osób twierdzi, że przybliżyło się protest do Boga, kiedy spotkało dziewicę. A wasz? Zdaniem innych, duża ilość znaków i cudów to dowód, że Bóg zesłał... W 1999 roku to zostało podpisane przez Kościół Luterański, Światową Federację, potem 5 lat później metodyści podpisali to samo porozumienie, ale do dziś żaden kościół protestancki ewangeliczny nie podpisał tego porozumienia, żeby zgodzić się z naszymi siostrami i braćmi, że jesteśmy zbawieni łaską przez wiarę dla dobrych czynów. I wierzę, że to jest coś, co musi się zmienić. To naprawdę zbija z nóg, kiedy mówi on, luteranie podpisali porozumienie i protest się zakończył. Metodyści podpisali to samo porozumienie, teraz czekamy jeszcze na chrześcijan z kościołów ewangelicznych i zielonoświątkowych, by podpisali to samo porozumienie, a wtedy będziemy mogli stać się jednością. Protest reformacji zakończył się już, nie ma potrzeby protestować, bo żyjemy teraz w harmonii. Co wielu ludzi może odczuć tylko na wieści o tym. Więc protest skończył się 15 lat temu. I teraz będę trochę uszczypliwy, rzucając wyzwanie moim przyjaciołom pastorom. Skoro już nie ma protestu, jak może istnieć kościół protestancki? To wszystko było pełnowartościowe. Łatwo zauważyć, dokąd to zmierza. Różnica pomiędzy protestantami a katolikami została usunięta. Jest to ruch zmierzający w kierunku zaistnienia jednego światowego kościoła. To jest dokładnie to, o czym mówi proroctwo, co ma się wydarzyć przed powrotem Jezusa. Świat w tej chwili ma zostać przysiany. Przed przyjściem Chrystusa będą jedynie dwie grupy ludzi. Jedna, która będzie miała pieczęć Bożą i druga, która będzie miała znak bestii. Oczywiście, jeżeli istnieją 33 tysiące różnych denominacji chrześcijańskich, to musi wydarzyć się coś, co rozdzieli te dwie grupy na dwa obozy. Oto dlaczego, przyjaciele, widzimy, gdzie wypełnia się teraz proroctwo. Mamy tu taki rodzaj wypowiedzi, taki rodzaj wystosowanych apeli, aby skupić wszystkich razem w jedno zjednoczone ciało, gdzie doktryna, a nie Biblia, nie odgrywa rolę. Wypływa stąd. Znikąd, z oczu. Może teraz wszyscy znowu będziemy katolikami. Ale zreformowanymi. Będziemy katolikami w sensie powszechnym. Już nie protestujemy. Nie spieramy się z Kościołem katolickim o doktrynę zbawienia. My głosimy tę samą Ewangelię. Czy głosimy teraz tę samą Ewangelię? Być może uczynimy pewne radykalne zmiany, jakie zaistniały od 1999 roku, na który poszedłem. Chcę wam podać kilka zasadniczych zmian, jak ukazał się protestancka reformacja. Biblia uczy, że nie powinniśmy oddawać uchwał podobizną, tak brzmi jeden z 10 przykazań, a prawo Boże jest częścią Ewangelii. Kościół rzymskokatolicki mówi, że powinniśmy oddawać uchwał podobizną. Biblia mówi, że wszyscy za wyjątkiem Jezusa są grzeszni. Kościół rzymskokatolicki uczy, że Maria była bezgrzeszna. Biblia
uczy, że Jezus jest jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi. Kościół rzymskokatolicki uczy, że Maryja jest współbudowniczką. Lidia uczy, że ofiara Chrystusa na krzyżu została złożona raz i za wszystko. List do Hebrajczyków, 7 rozdział 27 wiersz. Kościół rzymskokatolicki uczy, że kapłan ofiarowuje Chrystusa na ołtarzu za każdym razem, kiedy prowadzi mszę. Biblia uczy, że wszyscy chrześcijanie są święci w Chrystusie. List do Efezjan 1:1. Kościół rzymskokatolicki mówi, że święci duchowni są szczególną uprzywilejowaną grupą w chrześcijańskiej społeczności. Biblia uczy, że wszyscy chrześcijanie powinni mieć pewne życie wieczne. Kościół rzymskokatolicki twierdzi, że nikt nie może mieć pewności, czy osiągnie życie wieczne. Biblia uczy, że nie powinniśmy żadnego przywódcy religijnego nazywać ojcem. Kościół rzymskokatolicki uczy, że możemy tak nazywać papieża i duchowni. I biskup Tony Palmer również jest nazywany ojcem. Jeśli będziemy się modlili, Biblia uczy, że nie modlisz się, powtarzając w kółko to samo. Kościół rzymskokatolicki uczy, że należy się modlić Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo, powtarzając je wielokrotnie. Biblia uczy, że powinno się wyznawać grzechy jedynie Bogu, ponieważ jedynie Bóg może wybaczyć grzechy. Kościół rzymskokatolicki uczy, że grzechy należy wyznawać kapłanowi. Biblia uczy, że przed chrztem człowiek powinien poznać Ewangelię, przekazania Chrystusowe, powinien wierzyć i pokutować. Kościół rzymskokatolicki uczy, że powinno się chrzcić małe dzieci, a jeśli umrą wcześniej, to idą do piekła. Dochodzimy do kresu ludzkich możliwości. Jego nauka wspomina o czyśćcu, odchłani, modlitwie za zmarłych, czego nie ma w Piśmie Świętym, gdyż ma to pochodzenie pogańskie. Między zasadami prawdy, za które protestanci oddawali swoje życie, przelali swoją krew, a tym, w co wierzą katolicy i niektóre kościoły ortodoksyjne, istnieją ogromne różnice w sensie teologicznym. Oczekuje się teraz, że potwierdzimy, że te prawdy nie są już dłużej ważne. Teraz kochamy się nawzajem, że to jest to, co powinniśmy określić mianem ewangelizacji. Ewangelizacja musi być oparta na prawdzie. Będę jeszcze o tym mówił, teraz wróćmy do filmu. Zbawienie z łaski przez wiarę. Już nie protestujemy. To słowo tylko, o to słowo wspieram się przez 500 lat. A jest tam to słowo. Możecie przeczytać sobie. Protest się skończy. Protest się skończy. Więc pozwólcie, że pomodlę się. A potem pokażę wam pewne nagranie. Wierzę, że będziemy widzieli więcej ludzi, którzy będą szli i będą w duchu Eliasza pracowali w kościołach, aby zwracać serca ojców ku synom i serca dzieci ku ojcom, aby przygotować ludzi na przyjście Pana w tej posłudze pojednania. Musimy poświęcić na to wiele zasobów i energii, tak jak poświęcamy je ewangelizacji. Inaczej będziemy budować ściany bez fundamentu. Więc rzucam wam wyzwanie. Znajdźcie kogoś, kto buduje mosty i wspierajcie ją albo jego. Teraz pomodlę się. Jeżeli zgadzacie się z tymi słowami, powiedzcie amen. Stało. Biblia mówi, że urodzi się w Betlejem, w Judzie. Tak się stało. To jest Daniel modlitwa człowieka, który niedługo umrze. Mesjasz musi urodzić się przed zniszczeniem. A kiedy masz umrzeć, to modlisz się na pewno najważniejszą modlitwą. Nie modlę się tylko za tych. Tytuł znaczy, ale armii rzymskiej wkroczył do Jerozolimy. Ale też za tych, którzy będą wierzyć we mnie dzięki ich słowu, aby i oni wszyscy byli jedno, tak jak ty, Ojcze, we mnie, a ja w tobie. Śmierć Jezusa Chrystusa. Aby oni też byli w nas jedno. Tak naprawdę, aby świat uwierzył, obrazowo i szczegółowo pokazujący ukrzyżowanie, został napisany 1000 lat przed tym, jak Rzymianie zaczęli stosować tę metodę karania, którą mi dałeś. Tę chwałę przekazuję im, aby oni byli jedno. Stary Testament wypełniony jest proroctwami odnoszącymi się do Mesjasza. Chwała niech będzie Ojcu. Izajasz w rozdziale 61 prorokował, że Mesjasz będzie głosił dobrą nowinę ubogim i wyzwolenie jeńcom. Natomiast w księdze część tej modlitwy Jezusa dotyczy rzecz jasna jedności oraz tego, że mamy być zjednoczeni. Jednak w Ewangelii Jana 17:17 powiedziane jest również: raduj się wielce.